Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałem pomówić o całej serii eventów, turniejów i różnych innych ciekawych rzeczy, które rozpoczynają się od jutra. Plarium wczoraj wrzuciło informację o Summer Splash, niczego takiego do tej pory nie, nie było, więc chciałem przez to przejść, zobaczyć co tam będzie, pospekulować na temat tego co może się pojawić, pomówić o tym co chcielibyśmy jako gracze, żeby tam się pojawiło. Także przejdźmy do e, informacji, przejdźmy do newsów, które są tutaj. Summer Splash. No i co my tutaj mamy? Że w poniedziałek 27, czyli już jutro, startuje Summer Splash. Będzie to wielka celebracja lata. Fajnie, lubię, e, lubię lato. Myślę, że nie jeden z Was też lubi to lato. No i w związku z tym będzie mnóstwo specjalnych aktywności i nagród tutaj wchodzić w grę będą eventy, turnieje w których będzie zdobyć można fragmenty Heroic Ice Drake Skin do trandy będzie Path of Light event będzie specjalny promo code ciekawe co tam w tym kodzie będzie i mam nadzieję, że to nie będzie kod tylko dla nowych graczy tylko dla wszystkich, nie tak jak w przypadku Deliany dostaniemy jakiś fantastyczny, jakąś nagrodę, jakiś prezent i więcej i ten Summer Splash Potrwa do końca okresu letniego. Pytanie, czy to będzie do końca wakacji, czy lata? O no, to jednak jest 21 dni, czy 20 kilka dni różnicy. No i mamy czekać na więcej informacji dotyczących tego, co tam mają w zanadrzu. Ok, zacznijmy od tego skina. Przejdźmy, może nie. Ok, nie tutaj. To można zobaczyć w indeksie. Wydawało mi się, że kliknąłem na indeks, czemu sklep się pojawił. W każdym razie jesteśmy w końcu. Jest tu Tranda Champion Skins, i to jest ten Ice Drake Skin. Będzie go można zdobyć w. Napisali fragmenty, że można będzie zdobyć w eventach i turniach, i to mi się podoba. Fajnie, że nie jest to tylko sprawa wydaj, daj nam pieniądze, a my ci damy skin, bo wiemy, jak w przypadku, w przypadku Arbiter, to było chyba 45,$, dolarów. Jeden drugi skin kosztował, o ile dobrze pamiętam, i fajnie, że też nie będzie to tak jak w przypadku ColdHard, gdzie był jeden turniej, Champion Training, o ile dobrze pamiętam, gdzie trzeba było walczyć i tylko jedna osoba, jeden wygrany, wygrany mógł zdobyć ten skin. Jeżeli będzie to seria, to coś takiego jak fuzja, gdzie będziemy mogli mieć e, zdobywać, e, zdobyć, od, zrobić odpowiednią ilość punktów po to, żeby zgarnąć fragmenty i zebrać fragmenty na, e, na ten skin, który. No nie ma co, wygląda dobrze. Dla mnie czegoś tu jeszcze specjalnego brakuje. Tak jak tutaj mamy te specjalne efekty, tu mam błyskawice, tutaj te takie pumień, też w zasadzie błyskawice tylko takie. W kolorze płomieni tutaj mi troszkę tego brakuje. Tu poszli w taką mgiełkę mrozu, ale mimo wszystko, jeżeli czy będę walczył, i jasne, że będę walczył o ten skin. Jeżeli dają i wystarczy, że zrobię tylko kilka eventów, turniejów, to jak najbardziej jestem za tym i chętnie zobaczę moją czondę w takim wydaniu. Także to jest jedna sprawa, tylko jeszcze zerknę dokładnie na ten na te newsy. Tak, będziemy zdobywać fragmenty. Okay. Mam nadzieję, że tylko nie będzie to tak zrobione, że będzie do wygrania tylko 100 fragmentów i jak ktoś pominie chociaż jeden turniej czy event no to już nie będzie miał, nie będzie miał szans na zdobycie tego. Mam nadzieję, że to będzie więcej. Więcej tych fragmentów i nie będą te dodatkowe fragmenty, tylko za zdobycie pierwszego, drugiego miejsca w jakichś turniejach. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Ok, może zanim przejdę do Path of Light, to zostawię na koniec, ponieważ to jest ten hero, Hero's Path, który był zapowiadany, który się tyle razy ludziom już pokazywał, że startuje w grze, ale to były błędy, ale w tym momencie już na pewno. Wiemy jutro się to zaczyna, ale to zostawię na koniec. Promo code. tak Jak już wspominałem, mam nadzieję, że dadzą nam może jakiegoś szardzika, jakąś książkę. Pewnie będzie tam energia. Mam nadzieję, że i mam nadzieję, że to będzie że to będzie e, nie tylko dla początkujących graczy, nie tylko na dzień dobry, ale dla wszystkich. Prezent. No, spodziewamy się, że jakieś doładowania będą Chociaż zazwyczaj te prezenty są nieco lepsze niż promocody Więc może tutaj będą też szar jakiś szardzik się pojawi książka Pewnie gdzieś tutaj w tych shardzie, w tym gifcie będą Doładowania na Na arenę Tego typu rzeczy No i jeszcze więcej Na to poczekamy zobaczymy co oni tam mają w zanadrzu No ale teraz przejdźmy do Path of Light Jak widzimy Już Mamy tutaj odliczanie Mamy tutaj na obrazku Dżemy mamy legendarną książkę. Mamy yy, mamy Wojda. No to mi sugeruje, że nie będzie Sacred Shardów do zdobycia. Inaczej by się Ty na pewno tutaj już chwalili. Ale Wojdy i przede wszystkim legendarna książka. Tego zawsze brakuje tych książek. Yy, więc fajnie, że będzie można tutaj wygrać. Kiedy nagrywam 21 godzin, zostało. Yy, 21 godzin zostało. Więc już niedługo przekonamy się o tym, co tam jest ciekawego. A teraz, może spójrzmy na film promocyjny, w którym oni pokazywali, co tam będzie, i może pomówmy o tym, co trzeba robić, żeby te fragmenty, te nagrody wszystkie zdobywać. Tak jak oni w tym filmie pokazali, ja tutaj zasłaniam, odsłonię wam na chwilkę. W każdym razie, żeby zdobywać tutaj, jak widzimy, mamy tutaj do zdobycia. Jakieś monety czy inne punkty, które, które będziemy wykorzystywać do otwierania, zdobywania kolejnych nagród. No i przede wszystkim mamy trzy ścieżki tutaj i będzie klucz potrzebny do tutaj. Widzicie, jest jeden klucz i dostaniemy klucz, którym otworzymy daną ścieżkę, ale jak zobaczycie zaraz dalej, jak puszczę ten film, będzie można w miarę rozwoju zdobywać klucze kolejne, żeby otwierać, odblokowywać. Kolejne ścieżki. Jak będziemy zdobywać nagrody, y, punkty, jeżeli nic się nie zmieni, to będzie tak: upgradeowanie czempionów, zdobywanie artefaktów i akcesoriów, czyli po prostu grindowanie, grindowanie e, dungeonów, no i upgradeowanie artefaktów i akcesoriów, czyli w zasadzie wszystko to, co już i tak robimy. Więc przy okazji będzie można zdobyć, e, będzie można zdobyć e, punkty do, e, do tej do tego całego eventu. No jak widzimy na początek, mamy tutaj mamy energię, y, mamy srebro, mamy y, mamy dżemy, potem mamy browary. Niżej mamy potem charms więcej energii, y, XP boosty, więcej srebra. Mamy korhamery. Y, tutaj już zaczynają się e, po Szkoda, że takie najlepsze by nam mogli dawać więcej dżemów. O, jak widzicie, mamy klucze do odblokowania kolejnych. Zresztą, tutaj, jak widzicie to, chociaż nie, tutaj cenowo tak patrzę, jest to w różnej kolejności, ale ceny jak widzę w różnej, w tych samych obszarach się prezentują. Mamy tutaj 5-gwiazdkowy speed, speed Glyph. Mamy, mamy tutaj pierwszego Wojda 1300. Ciekawe, że człowiek się zacina, że rzadka książka jest w tej samej cenie co Wojcard. Tutaj widzimy, chociaż różni się, bo tutaj mamy taką książkę za 600, tutaj mamy za 1300. Więc ciekawe, czy ta nie będzie najtańsza ścieżka, ta droższa, a ta, tak cenowo, zobaczymy jak to będzie wyglądać. O, dobra. Cofnę bo widzę, że to jest koniec. Pokazywanie nagród. Mamy tutaj kurczaki trzygwiazdkowe, 3 trzygwiazdkowe, 3 pięciogwiazdkowe. Tutaj też pięciogwiazdkowe, ale widzimy tutaj. Ok, to chyba od poziomu zależy, bo tutaj widzimy 9600 na końcu. Tutaj, a tutaj mamy nieco taniej. Dobrze, w każdym razie mamy książkę tutaj epicką. Mamy legendarną na końcu 5 kurczaka. Ciekawe, że ta tutaj mamy najtaniej i 6000. Chociaż to jest trochę głupie, że tutaj mamy za 600 tą samą książkę, tu mamy za 1300 tą samą książkę, a tutaj mamy za 6000 tą samą książkę. No to jak już to zrobili, mogli to te same nagrody dać w tych samych, te same wartości im dać. W każdym razie. Nagrody są ciekawe, jak najbardziej. Z tego, co w tym filmie mówili, no to będzie można wymaksować to wszystko. Nie będzie tak, że czegoś nie zdobędziemy, więc jak zdobędziemy, oczywiście pewnie będę szedł na początek tą ścieżką. No bo tu mamy wojda, tu mamy legendarną książkę, więc to będzie priorytet dla mnie. A potem tą resztę, tutaj mamy pięciogwiazdkowego kurczaka. Epicka, no, epickich mam dużo. Tutaj za to są te glify no, postaram się wymaksować wszystko I z, ale z tego co wiem, to to co pokazali na filmie, to nie jest to nie jest wszystko co, co tam jest do zdobycia, ponieważ w kodzie gry Safira z Gaming nie zdradził co tam jest ale powiedział, że w kodzie gry są dużo lepsze nagrody niż to co pokazali na filmie i jeżeli będzie to co będzie ostatecznie to trafi do, do gry to będzie to jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza najlepszy event w historii raidu nie chciał zdradzać co on tam w kodzie gry wykopał tylko to zachwalał parę razy, no ale pamiętajmy, że to co jest w kodzie gry nie znaczy, że ostatecznie trafi już do samej gry, bo to się może zmienić, tak póki to jest w kodzie gry, nie jest w wersji live to trzeba to brać na to Trochę z przymrużeniem oka, bo to się może, może nie pokazać. Ale jeżeli będzie to tak wyglądać, to ja już i tak jestem zadowolony z nagród, które tutaj są za coś, co i tak będziemy robić. Ja pospekulujmy, co by tam mogło być, co by mogło być wśród tych nagród, o których, które tak Safira zachwalał. Ja bym tam chciał może zobaczyć fragmenty poprzednich fragmentów fuzji. Chyba za każdym razem o tym mówię, że mogliby coś takiego dać W tym roku póki co z maniaka Nie chcą tych fragmentów Dać więc może tu by się pokazały Może główną nagrodą za skończenie wszystkiego Jeżeli byśmy skończyli wszystkie trzy ścieżki To może byłby jakiś champion do wygrania Byłoby fajnie Może Mógłby być to jakiś skin też do wygrania nie tylko Może na Arbiterkę albo na Coldheart ten który Który był do wygrania już W tym turnieju może tutaj by też był takie nagrody napiszcie w komentarzach czego wy byście się czego wy byście się spodziewali tutaj pospekulujmy pobawmy się w to co tutaj się może pokazać no i na koniec może ale to już też jest czysta spekulacja z mojej strony może będzie event na gwarantowanego czempiona mieliśmy dopiero co kandrofona więc jest blisko ale Dają nam fragmenty skinu trandy, więc może, może z będzie do zdobycia trandy. Zwłaszcza, że tak jak Kandrofon był zaraz po podwójnych po szansach na inszenty, teraz mieliśmy podwójne szanse na sacredy, więc być może przy okazji też będą, będzie gwarantowany czempion i 15 sacredów po to, żeby zyskać trandę, a może 20. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś takiego mogliby jeszcze zrobić. No ale to jest już czysta spekulacja z mojej strony. Ok, to jest wszystko, co, e, co miałem na dzisiaj dla Was w związku z tymi eventami. Czekam z niecierpliwością na jutrzejszy poranek i na to, co się pokaże. E, jakie ostatecznie nagrody trafią do tego path of light. Jak będzie wyglądał prezent, jak, jak będzie wyglądać mm, ten e, promocode. Zabrakło mi słowa. No i zobaczmy, czy jeszcze coś fajnego dodatkowego tutaj wrzucą. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, co byście chcieli zobaczyć, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!